czołem uśmiechniętej Polsce w grze Hearts of Iron 4 na atrakcji nowym w Exilum, jako oczywiście uśmiechnięta Polska. W ostatnim odcinku ciągnęliśmy nasze wejście do NATO, chociaż byliśmy już w NATO i teraz będziemy próbować dalej tutaj integrować się, jeżeli chodzi o Europę i do NATO z Unii Europejskiej, pomyliło mi się. I będziemy próbowali tutaj wreszcie coś porobić. Wygląda na to, że tutaj już będzie na samym końcu już ten proces jednoczenia. Zobaczymy, jak to pójdzie. Oby poszło gładko. Oczywiście nie wszyscy będą chętni, żeby tutaj do nas dołączać, ale na pewno chętnie pomyślą o tym, żeby tutaj jakoś tutaj zadziałać wspólnie w naszym właśnie duchu europejskości, czy jakoś tak. Ogólnie w ostatnim odcinku z bardzo dużo... Okej. Rasmus. Tak, możemy sobie najpierw porobić to na boku. Więc ogólnie w ostatnim... O, musiałem kichnąć, sorry. Ostatnim odcinku było bardzo dużo dziwnych wojen. Wybuchało. Przez co oby w tym odcinku aż tak nie było. Dziwnie. Tutaj teraz walczymy z Stanami Zjednoczonymi, tak. Tak wyszło, że NATO walczy ze Stanami Zjednoczonymi. Oni są we frakcji, a my jesteśmy. NATO to w ogóle ledwo co zostało z niego. I tak, i będziemy próbowali cokolwiek zrobić. Tutaj na szczęście mamy Afganistan potężny, który nie ma własnego drzewka. To jest coś takiego, że co chwila patrzę, czy ktoś ma drzewko, czy nie. Ponieważ tutaj naprawdę nie ma aż tak dużo, jeżeli chodzi o tych państw, które naprawdę mają cokolwiek tutaj do zaoferowania. Więc tak, nie możemy Waldemara Pawełka dać. Ogólnie on ma słaby trade. Już Kaczyński jest lepszy. Więc co tutaj mamy? Railway, production, stability, trade law. Myślałem, że tego damy. Bo ten wydaje się mieć ciekawe. W ogóle jak tam w ogóle nasza agencja? W ogóle nie robiliśmy. Nadal mamy dwójkę. Uwielbiam to. Więc tak, teraz pójdźmy stworzyć Erasmus. Erasmusy będą tutaj dla nas działać. Nasze tajne agenty. Powinno właśnie być, że jako agencja to powinna być Erasmus. I tajni agenci dla tych młodzi, którzy właśnie na Erasmusy jeżdżą. Okej, okay. I czy coś tutaj mamy ciekawego? Tak oprócz tego, no Węgry są na to nadal. Wow. A mają drzewko? Wygląda na to, że mają drzewko i mają ich sporo. Tutaj widzę, że można wybrać coś innego. O i oczywiście to jest najlepsze, że prawie każda ścieżka na Bałkanach, właśnie jeżeli chodzi o fundamentalistów, kończy się tym, że islam przejmuje władzę. Okej. Okay. Chcę już szybko tutaj przejść przez te wszystkie cele, żeby już na samym końcu po prostu sobie coś innego robić, żeby to leciało w tle. To są takie 35-dniówki. Więc tak, co możemy tutaj dać realnie? Wydaje mi się, że ten byłoby fajnie, tylko że zanim zacznie budować, to minie czasu. Więc chyba Komorowskiego po prostu już damy na samym końcu. No i teraz będziemy trochę zbierać sobie siły polityczne i na różne inne sprawy. W głównej mierze chcę już sobie jakoś podbudować, jeżeli chodzi o ten cały... jak to się nazywa... te główne idee, jak tam wchodzimy. Właściwie los. Ja ciągle będę przeklikiwać to, a to nigdy nie zniknie. Więc... Więc tutaj dużo rzeczy kosztuje po prostu za jakieś tak 500, 300 i w ogóle... albo w ogóle nie da się ich zmienić. Możemy zwiększać podatki, albo zmniejszać. Więc... O, tutaj kosztuje 135. Więc teraz jak patrzę na to, to mnie co chwila wkurza, ale już nic nie mogę z tym zrobić.
Więc tutaj powoli sobie to będziemy zmieniać. Tutaj są jednak rzeczy, które tam nie kosztują. Tutaj widzę, że są jakieś problemy z tym. Więc zobaczymy sobie. Tutaj sobie jakoś potrzebujemy. Tutaj co to jest? Chyba granica. Czy to jest open border? Czy loose duration? Trick regulation? No tam próbują jakieś tam plusy dawać, ale niektóre to naprawdę się nie opłaca brać. Więc poczekamy sobie i w takim razie tak, rozszerzymy darmowy rynek. Rozszerzymy wolny rynek. I pomyślałem sobie o free market jako w sumie jako darmowy. Ok, tutaj mamy te subsydia. Okej. Non. Co my tutaj mamy? Czy jak będziemy sobie zwiększać, to co tam nam da w sumie w głównej mierze? To nam weekly stability, to już jakoś nie potrzebuje. Monthly population. The monthly population i political power wydaje mi się być bardzo hojne. Za taką cenę, naprawdę fajnie to wydaje się być, jeżeli chodzi o to. Ale ja tutaj muszę kolejne rzeczy robić. Wydaje mi się, że nie będziemy zbytnio jeszcze na tych wszystkie doktrynki robić, tylko bardziej tutaj sobie porobimy z bronią. Tutaj część można po prostu ulepszyć o tak na kliknięcie, a część to jeszcze są te rzeczy. Ale ja chcę teraz tutaj sobie karabiny nieco robić. 105, w sumie tyle może być. Okej. Więc lepszy karabin. Zgaduję, że jego statystyki będą naprawdę mega duże, ponieważ jeżeli mamy podstawowe ulepszenie jeszcze przez Mio, to będzie dosyć spoko ten karabin. Okej. Wygląda na to, że nasz plan idzie dobrze. Też to, co powinniśmy zrobić, to sobie przywrócić tą espionaż. Dlatego, że ostatnio sobie go wyłączyłem, bo zajmował zbyt dużo fabryk, a teraz mamy ich wystarczająco, więc nawet nie musimy się tym zbytnio martwić. Co tutaj możemy sobie jeszcze porobić, tak? Wydaje mi się, że to wszystko z tego. Więc możemy się popatrzeć na nasz piękny kraj i poszukać, co tutaj mamy. Na przykład nie możemy już zmniejszać, ponieważ mamy już najmniejszy dług publiczny. Możemy zwiększać i wtedy tam pójdzie trochę tego długu publicznego w zamian za jakieś inwestycje. Ale na razie chcę pozbierać sobie siłę polityczną, więc to nie jest jakoś takie zachęcające, żebyśmy to wzięli. Więc tak, Imperium Europeum będziemy robić. Tylko pytanie jest, czy to wtedy wszystkich zjednoczymy, czy to będziemy tylko my i będziemy musieli jednoczyć po kolei. No, tak naprawdę większość nie jest frakcji gości, więc jednoczenie to nie będzie jakieś takie mega trudne. Czy już możemy dalej iść? Nie, nie możemy. Znowu mamy ten moment, kiedy jesteśmy dosyć do przodu i naszych ulepszeń nie mamy zbytnio. Ale na szczęście nie jest aż tak źle, żeby z tym drzewkiem, że jesteśmy strasznie do tyłu. Mamy dużo agentów, to jest naprawdę fajnie. I na Ukrainie, na Ukrainie dzieją się ukraińskie rzeczy. Oni naprawdę mogą długo przeżyć, z tego co pamiętam. Że oni koniec końców mogą przegrać, ale oni naprawdę długo mogą przeżyć. Chociaż jak teraz o tym mówią, to Ukraina chyba jest na tyle uzbrojona, że raczej się nie uda. Dziwne, kiedyś naprawdę Donieck potrafił się bardzo długo trzymać. No dobra, nie będziemy się tym zbytnio przejmować. Myślałem, że się utrzymają jakoś dłużej, a tutaj nic nie mogą. O, Gruzja. Tak, teraz w Gruzji tam się różne rzeczy dzieją. Okej, Airshow? Dobra. Airshow naprawdę jest nawet fajny, ponieważ dostajemy dzięki niemu bardzo dużo doświadczenia.
Dobra, lepsze działa, zawsze chętnie. Mam już dosyć dużo punktów, więc chyba doktrynkę kolejną możemy wziąć. Przez to, że sobie włączyłem pokazywanie, po prostu nie widzę, czy możemy wziąć doktrynkę, czy nie. Więc bardziej to ja muszę sprawdzić co chwila. Chociaż też jest dobrze, bo wtedy możemy sobie inne porobić rzeczy. Okej, co tutaj mamy? Starsza wersja. Więc my możemy tutaj ją ulepszyć. Okej. Więc zjednoczmy Unię i wzywamy do federalizacji. Okej. Wydaje mi się, że tego dużo będzie. O nie! Węgry wyszły z Unii Europejskiej. O nie! O nie! Belgia wyszła z Unii Europejskiej. O nie! Unia Europejska wyszła z Unii Europejskiej. O nie! A to głupio zawsze miało. Tak, więc udało nam się zjednoczyć. Jesteśmy zjednoczonym narodem. Znaczy się narodem. Zjednoczeni w bólu. I mamy dosyć dużo generałów. To są nasi? A, to są sami nasi generałowie, dobra. Myślałem, że to są coś więcej. Więc tak, mamy teraz strasznie dużo tego. Więc zrobię pewną przerwę. I potem jak to wszystko ogarnę, wrócę. Więc widzimy się za chwilę. Okej, musiałem na chwilę przerwać. Dlatego, że jak tylko włączyłem grę, to dostałem osiągnięcie, że gratulacje Zjednoczenia Europy. Ale chyba wydaje mi się, że już taką dużą część, taką ważną przeszedłem tego. Więc teraz tylko coś, żebym sobie nieco tutaj takie dodatkowe rzeczy porobił. Więc tak, oczywiście teraz jak zjednoczyliśmy Unię Europejską, to musimy sobie jeszcze trochę zasoby poogarniać, bo naprawdę mamy prawie 300 fabryk wojskowych. Nawet nie wiem, które państwo z Unii Europejskiej to robiły, że tyle mamy. Więc pierwsze co, musimy jeszcze sobie ogarniać resztę tych statków. Ponieważ ich dosyć sporo jeszcze możemy wybudować. Więc tutaj już włączam ostatnie. I oczywiście dzięki temu, że to zdobyliśmy, to jeszcze mamy mnóstwo fabryk cywilnych. Którą oczywiście większość nie korzystamy, dlatego że musimy na podatki iść. I też wydaje mi się, że zdobyliśmy samoloty. Czy mi się tak wydaje? Nie, zdobyliśmy samoloty. Okej. Więc ich też mamy sporo. Myślę, że tam sobie wystawimy. Mamy też te wszystkie dywizje wolne. Więc z jednej strony chciałbym wykorzystać je, ale z drugiej strony patrzę na nie i większość to ona nawet ma słabe statystyki, więc myślę, że je po prostu usuniemy i wystawimy sobie nową armię, bo i tak wiadomo, że żadna armia tutaj nie jest jakoś tak dla nas żeby była jakaś ona jakąś przeszkodą. I w międzyczasie będziemy sobie tak powoli tutaj robić. Niestety nie... Bo tak, możemy sobie włączyć grę, ale myślę, że to nie jest jakiś dobry moment. Mamy oczywiście te wszystkie template'ki zdobyte, więc będziemy musieli sobie je powyłączać. Więc połączajmy je. Jeżeli coś będzie potrzebnego na nowo, to sobie wtedy stworzę nową template'kę, bo nie będę tutaj szukać zbytnio z tym. Albo zawsze można sobie włączyć na chwilę i później wyszukać to, co chcemy. Więc tak, wszystkie już mamy. Więc tak, po pierwsze sobie pozmieniamy zmotoryzowane. Ponieważ tutaj możemy sobie pozdobywać trochę tych. Więc tak, mamy Field Hospital, Recon, Anti-Tank. To artyleria, support, maintenance i anti-air bym sobie dał.
I tutaj sobie byśmy dali lekkie zmechanizowane. Po czym normalną zmotoryzowane. Ja chcę tutaj usunąć. I tutaj chyba też zmotoryzowane. Możemy zawsze zmotoryzowaną artylerię dać, co to nam da. No, w sumie nawet dobrze, tylko że ta organizacja nie podoba mi się, że ona jest, więc chyba damy sobie normalne bataliony, żebyśmy mieli jakąś organizację koniec końców. Więc tutaj możemy sobie wziąć, zamienimy te wszystkie na zmotoryzowane. No, akurat wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprzęt, to my mamy go wystarczająco. I zaczniemy sobie szukać pierwsze kraje, które możemy sobie zjednoczyć do naszej zjednoczonej Unii Europejskiej. Myślę, że to będzie łatwe. Tylko, że jesteśmy demokracją i nie możemy sobie jednoczyć. Czy naprawdę... Przez to, że jesteśmy demokracją... Okej. O nie, coś się złego stało. Że jesteśmy demokracją, to nie możemy tego robić? Serio? Gaduję, że gdybyśmy nie byli demokracją, to wtedy byłoby lepiej. Szkoda, że nie mam że jakiejś decyzji do tego. Tutaj możemy zaatakować tylko tych. W takim razie, jeżeli jesteśmy demokracją i nie możemy tego zrobić, postaramy się inaczej zrobić to. Więc... my, jeżeli chodzi o to, mamy tutaj... To są nasze kory. Tak, kory nasze. Więc... będę musiał sobie pokorzystać z komend, więc tak... yes man, chyba... Nie... Szukam sobie komendy z Wargolem. No nie pamiętam, bo jest taki, jest ten Wargol. Deep... O Jezu, nie pamiętam jak się nazywa, dajcie mi chwilę. Okej, znalazłem komendę, nawet lepszą, która pozwala mi, że mogę wypowiadać wojnę na tych miast. I możemy przejąć władzę nad NATO, to też jest ciekawe. Ogólnie jeżeli chodzi o flotę, to jeszcze ją mamy, ale to już w ogóle sobie wezmę pomiędzy odcinkami. Więc myślę, że już w tym odcinku zaczniemy jednoczyć Europę, bo wiecie, zjednoczona Europa i te sprawy. Więc tak, tutaj zaczniemy produkować tak z 10 dywizji, bo potrzebujemy na pewno ogromnej armii. I będziemy dalej kontynuować, teraz już z tą komendą. Tutaj Amerykanie chcą nas zatogać, tylko że jakby to nie zauważyli, ale jesteśmy z nimi w wojnie. Więc nie ma to znaczenia. I w sumie możemy wyłączyć tutaj trenowanie. Poczekajmy sobie chwilę. Mamy słabe zaopatrzenie. Ale co tam się mówi? Wypowiadamy wojnę. I boom. Więc teraz mamy wojnę z Ameryką, jakbyśmy wcześniej nie mieli. I nasze dywizje ledwo sobie radzą. To jest najlepsze. Mamy na pewno potężniejszą armię, ale i tak koniec końców nie radzą sobie dobrze. Okej, już jakoś lepiej idzie im. My zgaduję, że wy jesteście tak, jesteście w tej frakcji, więc Białorusi nie tkniemy. Ale jest inny kraj, który możemy tknąć. Naprawdę nie możecie przez rzekę przejść? Na rzece zostaliśmy zablokowani. Mam jakieś samoloty, żeby tutaj wysłać? Właśnie. Możemy wysłać samoloty. Niszczyliśmy prawie całą armię i tak... i tak trzymają się za rzeką, więc nie możemy nic zrobić. Są dosłownie za rzeką. To jest ten moment, kiedy Marines by się przydali. Okej, przeszliśmy przez rzekę. Okej. A mieliśmy Marines. Jakieś słabe Marines były. Okej, dawajcie, dawajcie.
chcę tutaj zdobyć tą łotwę wreszcie. Mają maksymalny atak, ale łotwa ma maksymalnie oczywiście potężną armię. What? Że to przez to, że nie mamy zaopatrzenia tutaj, to jest tak okropnie? A tak, ponieważ oprócz tego, że mamy słabą kolej, to jeszcze tamci nie chcą w ogóle doprowadzać tutaj jakichkolwiek transportów. Okej, spróbujmy sobie tak zrobić. Okej, może to się uda jakoś. Tak, Europa wypowiedziała pierwszą wojnę i już przegrywa przez rzekę. Okej, więc tak, po pierwsze możemy teraz opuścić NATO i stworzyć Trójmorze. Ciekawe. No, możemy na razie wyłączyć sobie to. What? Oj. Zaraz, wiem o co chodzi. Statek powoduje błędy graficzne i... I to jest wina modelu. Ta... Hoim ma jakieś dziwne problemy z wyświetlaniem. Jakieś to są problemy z shaderami. Okej. Tutaj mamy... O. Reaktor jądrowy, bardzo chętnie. Jak to wygląda z budową? Kolej powoli powstaje. W głównej mierze chodzi mi o to, żebyśmy tutaj wybudowali sobie kolej. Powstanie... w pewnym czasie. Ci też się już nieco ulepszają. Możemy zaprosić do frakcji. Okej. Ale wydaje mi się, że kogoś innego zaprosimy do frakcji, żeby było historycznie, ale najpierw może sobie tutaj poróbmy jakieś inne rzeczy. Bo chcę najpierw sobie już w tym odcinku pokonać Łotwę. Gdybyśmy przesłali tutaj dywizję, to może byłoby lepiej. Okej, więc wyćwiczcie. O, wypchnęli nas. Zostaliśmy totalnie wypchnięci. Jeszcze nas atakują. Naprawdę, ile... Jak bardzo jeszcze musimy być skompromitowani, żeby pokazało, jak słaba jest nasza armia. Okej. Co tutaj mamy? O, możemy teraz robić to. Możemy do armii. O, bo armia to... Wsiada. Diamond Power. Ciekawy jest. O, nie możemy robić handlu, bo mamy zbyt mało fabryk. Czekajcie, czy to znaczy, że... Ej, przez to, że wybrałem tamto, to już w ogóle żadnych fabryk nie mam. Okej. Właśnie zniszczyłem swoją gospodarkę przez to, że chciałem 1000 ludzi zgarnąć do wojska. Jak tutaj wygląda? Powoli się już ćwiczą. Nasze piękne dywizje. Ale wydaje mi się, że się nam nie uda. Musimy zrobić desant. Dobra. Wydaje mi się, że... że trochę zrąbałem, ale to też wina moda, ponieważ tam bot ma trochę źle zakodowany ten consumer goods. Ale zobaczymy się w kolejnych odcinkach. No to, żegnam się. Hej!